Wyobraź sobie, że masz opisać, jaki jest Bóg. To dość trudne zadanie. Ale gdy autorzy Biblii rozmyślali nad tajemnicą Boga, konsekwentnie opisywali jego charakter tymi słowami: współczujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w lojalną miłość i wierność. Spójrzmy na tę trzecią cechę. Bóg jest nieskory do gniewu. To może być dla niektórych zaskakujące. Czy Bóg Biblii nie jest zazwyczaj rozgniewany i nie karze ludzi za ich grzechy? Okazuje się, że Boży gniew w Biblii ma o wiele więcej odcieni i jest o wiele ciekawszy niż się wydaje. Po hebrajsku sformułowanie nieskory do gniewu to erek apaim, czyli dosłownie długonosy. Ale co Boża cierpliwość ma wspólnego z długim nosem? Najpierw musimy przyjrzeć się zwrotowi, który w biblijnym hebrajskim oznacza, że ktoś się gniewa. Na przykład w historii o Józefie. Gdy Potyfar usłyszał, że Józef próbował przespać się z jego żoną, jego nos zapłonął. Co zazwyczaj tłumaczy się zapłonął gniewem. To nawiązanie do tego, że kiedy się gniewamy, robi się nam gorąco, szczególnie na twarzy. Więc w języku hebrajskim główne słowa określające gniew to nos lub żar albo gorący nos. Dlatego o osobie cierpliwej mówi się, że jest długonosa. Potrzeba dużo czasu, żeby jej nos zrobił się gorący. Jak w biblijnym przysłowiu, mądry człowiek ma długi nos, czyli jest nieskory do gniewu. W Biblii Bóg wiele razy się gniewa, ale przecież nie ma nosa i nie robi mu się gorąco. To metafory, które używają naszych doświadczeń gniewu, aby opisać, jak czuje się Bóg, gdy widzi ludzkie zło. Tak jak my czulibyśmy gniew, widząc, jak ktoś znęca się nad dzieckiem na placu zabaw, tak Bóg gniewa się, gdy ludzie krzywdzą się nawzajem i niszczą jego świat. W Biblii gniew Boga jest wyrazem jego sprawiedliwości i miłości do świata. Ale Bóg jest nieskory do gniewu, co oznacza, że daje ludziom czas na zmianę. Jak w historii wyjścia z Egiptu, gdy Faraon zniewolił Izraelitów i kazał wrzucać ich synów do wód Nilu. Bóg posłał Mojżesza, by stanął przed Faraonem. I Faraon dostał 10 szans, by wypuścić Izraelitów. Ale po 10 odmowie, Faraon ruszył ze swoimi rydwanami, aby ich zniszczyć, a wtedy Bóg zniszczył jego w wodach morza. Zło Faraona zwróciło się przeciwko niemu i czytamy, że to był akt Bożego, płonącego gniewu. To nie przelewki. Ale zastanów się nad tym. Bóg nie byłby dobry, gdyby nie rozgniewał się na zło Faraona i nie zareagował na nie. Zauważ też, że Bóg okazuje swój gniew, pozwalając, by Faraona spotkały konsekwencje jego własnych decyzji. I właśnie w taki sposób gniew Boga jest ukazany w pismach. Tak jak w historii Izraelitów. Przez setki lat Izraelici ciągle na nowo zdradzali Boga, który wybawił ich z niewoli. Bóg dawał im wiele okazji, by odwrócili się od zła, ale oni wciąż oddawali cześć bogom innych narodów. Za każdym razem czytamy, że Boży gniew zapłonął przeciw Izraelitom. Ale zauważ, co jest zawsze napisane dalej. Bóg wydał ich w ręce ich wrogów. Izraelici chcieli służyć bogom innych narodów, więc Bóg w swoim sprawiedliwym gniewie daje im to, czego chcą, gdy te narody ich pokonują. Apostoł Paweł pisze coś podobnego w liście do Rzymian. Mówi, że Boży gniew objawia się przeciw ludzkiemu złu, a potem 3 razy opisuje, jak to wygląda. Bóg wydaje ludzi na pastwę ich zgubnych pragnień i decyzji, nawet jeśli to prowadzi do śmierci. Ale Paweł mówi też, że Bóg jest cierpliwy i daje ludziom czas, aby się opamiętali i zmienili. Bo pamiętaj, gniew Boga jest reakcją na ludzkie zło i wynika z głębszych cech Bożego charakteru, współczucia i lojalnej miłości. On nie chce, by ludzie tkwili w samozniszczeniu. W Biblii czytamy, że Bóg chce ludzi ratować. Właśnie dlatego Jezus powiedział, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć w dowód miłości Boga do jego wrogów. On zajął miejsce swojego ludu, który wybierał samozniszczenie, i wziął na siebie konsekwencje jego decyzji. Przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa widzimy, jak Boży gniew wobec zła i jego miłość do ludzi współdziałają, aby przynieść przebaczenie i życie zagubionej w samozagładzie ludzkości. Więc Boży gniew w Biblii to naprawdę ważny temat. Ale na nim historia się nie kończy. Jeśli Bóg się gniewa i zaprowadza sprawiedliwość, to dlatego, że jest dobry i jest niesłychanie cierpliwy, gdy wypełnia swój plan i prowadzi ludzi do swojej miłości. I właśnie to oznacza, że Bóg jest nieskory do gniewu.